Przejęcie, jak je zobaczycie. Oto najlepszy komentarz filmu poprzedniego. Napisz tu komentarz, aby wygrać następnego. Witam Państwa szanownych youtuberów. W poszukiwaniu konorowirusa udaliśmy się na wyspy konorowirusyjnej. Otóż są to wyspy przy Oceanie Atlantyckim obok Afryki, pochodzenia od wulkana. W starożytności wyspy kanaryjskie byli znane jako wyspy szczęśliwe. No więc zaraz znajdziemy, gdzie tu można kupić zdrabki i się to okaże. Lot minął nam przyjemnie. Projektowaliśmy place dla hulajnóg i graliśmy w gry. Co wieczór chodzimy na koncerty na żywca. Pełno tu emerytów, więc wspaniale się bawimy. Był też Prince i śpiewał Purple Rain. Thank you.
A na miejscu to oglądaliśmy krajobrazy, jedliśmy dobre jedzenie, pływaliśmy na deskach oraz jeździliśmy na nich. Pewnego dnia ze samego rana poszliśmy tam, gdzie Google mówili, żeby iść po zdrabki. I tam miła pani po białorusku wytłumaczyła nam: Pajdite, pożaluista, na pocztu i tam zdrabki znajdziecie. I tak zrobiliśmy. Otóż na poczcie głównej zdrabki są. To jest taka ciekawostka, no bo kto to by się spodziewał, że tylko na poczcie, co to otwarta od 9.30 do 13.00 tylko, więc jak ktoś ma kasa rano, to nie kupi. A nam się udało. To bierzemy się za drapanie. Zdrabki nazywają się El Buzon. I z tej za 3 euro do wygrania jest 100 tysięcy euro. To jest tyle, że nie przepijesz pan tego w jeden rok. Mieszkańcy wyspy głównie hodują banany na kaszę manną o smaku banana. Pomidory na pizzę i koty dachowe. Kotów jest dużo, choć canario, canis to jest pies po łacińsku. Od tego są ptycy, kanarki i kanary na autobusie. Muszę takie wakacje polecić każdemu, kto się zastanawiał. Jeśli jesteś emerytem i nie chcesz dłużej grzybieć w domu starości, tam na pewno poznasz więcej emerytów.
Poza tym jest dużo słońca, plaże i wszystko inne, co widać na filmie i co można sobie tylko wyobrazić. Leżenie na plaży to również jedno z najbardziej popularnych tutejszych aktywności. Koronawirusa udało się uniknąć, uciekliśmy również dzień przed burzą piaskową, która naszła na wyspy z Sahary. Pozdrawiam wszystkich szanownych youtuberów, zostawiam was z pięknymi widokami. Się na te piękne krajobrazy. Thank you.
dał